Niewiele osób wie, ale w latach 70. XX wieku na zlecenie Narodowego Banku Polskiego produkowane były specjalne banknoty, które miały być w użyciu. W przypadku wybuchu wojny produkowane były banknoty w nominałach od 1 złotówki do 2000 złotych. Sama produkcja banknotów objęta była tajemnicą. Dopiero w 2016 roku udało się odkryć skrzynie, w których znajdowały się banknoty. Pod względem wielkości rekordowo wielkie banknoty dopuszczono do powszechnego użytku na Filipinach. 100 tysięcy peso jest długi na ponad 35 cm i szeroki na ponad 20. Najmniejszy banknot z kolei na świecie, 10 bani rumuńskich, ma wymiary 4 na 3 cm. Zanim pojawiły się pieniądze, ludzie za usługi płacili skórami, zębami, uszlami, narzędziami, solą, koralikami, polonami, bronią i tytoniem, czyli trudno dostępnymi towarami. Bydło, czyli owce, wielbłądy, czy inne zwierzęta gospodarskie, stanowiły najstarszą formę pieniędzy. Z niektórych części Afryki krowy były używane jako waluta aż do początku XX wieku. Każda sztuka bydła była określana jako caput. Po łacinie oznacza to głowę. Pewnie kaput się czyta. Ja czytam caput, bo tak się pisze. Ja się czytam, ja się pisze. Tak więc osoba z dużą Dużą ilością bydła miała wielkie kaput lub kapitał. Oby tylko się nie sprawdziło powiedzenie z bydła powstałeś i w bydło się obrócisz. Za twórców monet uznaje się Fenicjan. Miasta, które zamieszkiwali, były uważane za symbol bogactwa będącego efektem ożywionego handlu. Fenicjanie jako pierwsi opanowali wytop i produkcję wyrobów z brązu. Pierwsze monety pochodzą z VII wieku przed naszą erą i wykonane zostały z elektrum, czyli stopu złota i srebra. Tę działalność przypisuje się cywilizacji greckiej, a konkretnie mieszkańcom Lidii położonej na zachodnich brzegach Azji mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. Na jednej stronie lidyjskich monet widniały wizerunki byka i lwa, a po drugiej zagłębienie będące efektem niedopracowanej techniki bicia. Rzymianie po raz pierwszy wybili wizerunek żyjącej osoby na swojej monecie. Pojawił się na niej portret Juliusza Cezara po wygranej wojnie w 44 roku przed naszą erą. W średniowieczu rycerze nie nosili przy sobie gotówki, nosili za to na palcu specjalny pierścień. Gdy chcieli zapłacić za pokój w karczmie, odbijali swój pierścień na papierze. Później karczmarz zanosił rachunek do rycerskiego zamku i otrzymywał swoją zapłatę. Historia fałszowania pieniędzy sięga 3000 lat. Pierwszego fałszerstwa pieniędzy dopuścił się Polikrates. Polycrates. Samodzielnie rozpoczął podrabianie pierwszych monet, które wykonane były ze złota. Polikrates produkował monety z niewielką zawartością kruszcu i za ich pomocą spłacił dług śmiertelnie niebezpiecznym Spartanom. Doprowadziło to do wojny i ostatecznie zamordowania samego Polikratesa. Pierwszą angielską monetę zwaną pensem wprowadził anglosaski król Offa w 790 roku naszej ery. Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach, a ich powstanie było spowodowane niedoborami miedzi w IX wieku. W Europie papierowe pieniądze Pojawiły się 700 lat później. W różnych zakątkach świata są banknoty o bardzo wysokich nominałach. Największy w historii nominał został wypuszczony na Węgrzech. Był to banknot o wartości 100 trylionów. Wysokim nominałem szczyciło się także Zimbabwe, gdzie dostępny był banknot o nominale 100 bilionów miejscowych dolarów. Choć jego wartość była znikoma. Wśród najwięcej wartych banknotów pierwsze miejsce zajmuje 100 milionów funtów brytyjskich o wartości przekraczającej 500 milionów złotych. Banknot został wyprodukowany jedynie w 40 sztukach. Drugie miejsce również należy do Brytyjczyków i banknotu o nominale 1 miliona funtów. Wydrukowanych zostało 4000 sztuk. Trzecie miejsce to już Stany Zjednoczone i banknot o nominale 100 tysięcy dolarów, który służy do rozliczeń pomiędzy Rezerwą Federalną i amerykańskim Skarbem. W Polsce skromnie banknot o największym nominale to 500 złotych. Używając monet pewnie nie zwróciłeś uwagi na ich ranty, a te różnią się w zależności od nominału i służą osobom niewidomym. W XVI wieku w kopalni na terenie Czech zaczęto produkować pierwsze srebrne talary. Hiszpańska wersja stała się pierwszą walutą światową, a Anglicy potem zmienili nazwę na dolara. Polska nazwa pieniądz czy pieniądz jest zapożyczeniem z języka niemieckiego. Rubel, jako jednostka monetarna, był znany już w 13. wieku, według jednej z wersji, nazwa pochodzi od rosyjskiego czasownika znaczącego odcinać. Świnka skarbonka wzięła się stąd z kolei, że kiedy nie było jeszcze banków i ludzie trzymali oszczędności, trzymali je w glinianych słojach, a jedną z odmian gliny do produkcji takich słojów nosiła nazwę pyg. Na naszych oczach powstało euro, miało być to waluta wspólna wszystkim Europejczykom. Eurocenty natomiast nawiązują do łacińskiego słowa centum, oznaczającego 100. Obecnie jest 19 państw w w których wprowadzono już euro. W Austrii, Belgii, na Cyprze, w Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Portugalii, Słowenii na Słowacji we Włoszech. Za pierwszych kolekcjonerów monet uznaje się Rzymian. Tradycja ta sięga około setnego roku naszej ery. Numizmatyka to nie tylko kolekcjonowanie dawnych monet, ale i banknotów. Działem numizmatyki zajmującym się jedynie badaniem monet to egzonomia. Najbardziej oszczędni z państw europejskich są mieszkańcy Luksemburga, gdzie aż 89 procent osób deklaruje, że posiada oszczędności. Następni są Holendrzy 81%, Austria 79%, Francja 76% oraz Włochy 74%. Polska z Belgią i Wielką Brytanią plasuje się na kolejnym miejscu z wynikiem 72%. Ranking zamyka Rumunia. Tu oszczędności ma 51% obywateli. Za najpiękniejszą walutę uznano w 2013 roku ukraińską hrywnę. Wybijanie monet słusznie kojarzymy oczywiście z mennicą, jednak proces zaczyna się znacznie w Wcześniej i może trwać nawet rok, zarówno moneta, jak i banknot wymagają starannie wykonanego projektu. Polskie banknoty znajdujące się w obiegu są autorstwa Andrzeja Hajdricha. W 1995 roku weszła w życie reforma zakładająca denominację złotego. Od tamtej pory posługujemy się w Polsce nową jednostką pieniężną – złotym. Zastąpiła ona tak zwanego starego złotego. Jeden nowy złoty to 10 tysięcy starych złotych. Niespłacanie kredytów jest w niektórych krajach bardzo dużym problemem. Na pierwszym miejscu znajdują się Włochy, gdzie wartość tak zwanych toksycznych kredytów wynosi ponad 220 miliardów dolarów. Na drugim miejscu Francja z kwotą ponad 140 miliardów dolarów. A na trzecim miejscu Hiszpania z kwotą ponad 130 miliardów dolarów. U nas toksyczne kredyty to nieco ponad 17 miliardów dolarów. Na tle wielu krajów Polska wypada zatem za całkiem dobrze. Jedynym długo przypadkiem pływania w pieniądzach odnotowano u niejakiego Sknerusa Makkwacza. Ten z trampoliny wskakiwał do basenu wypełnionego złotymi monetami. Człowiek nie jest fizycznie w stanie tego dokonać. 101 dolarówek wysokości 1 km dałby nieco ponad 9 milionów dolarów. Dolar amerykański wykonany jest w większości z bawełny. Niektóre państwa do produkcji banknotów używają polimerów, czyli plastiku, dzięki czemu banknoty są najtrwalsze. Dolary amerykańskie nie są zwykłymi banknotami. Można znaleźć na nich wiele odniesień do wolności narodu, zasad moralnych oraz politycznych. Na awersie, poza centralnie umieszczonym portretem, znajdują się między innymi tarcza symbolizująca prawość. Znacznie bardziej atrakcyjny jest rewers, tzw. Tak zielonych. Znajdują się tam liczne frazy, np. łacińskie El pluribus unum, czyli jeden spośród wielu, albo in God we trust, czyli w Bogu pokładamy nadzieję. Prawo w Ameryce zastrzega, że żaden żyjący prezydent Stanów Zjednoczonych nie może zostać uwieczniony na monetach. Miało to na celu uniknięcie posądzeń o wprowadzanie monarchii w kraju demokratycznym. Na awersie banknotu 100-dolarowego widnieje Benjamin Franklin, drukarz, filozof, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. To jedna z trzech osób, które nie były prezydentem USA, a i tak zostały uwiecznione na banknocie. Poza Franklinem do grona zalicza się także Salmona Chase'a sądu najwyższego oraz Aleksandra Hamiltona, sekretarza skarbu. Bardzo rzadko na monecie wybijany jest wizerunek kobiety. Dlatego tym ciekawszy wydaje się fakt, że pierwsza kobieta, która pojawiła się na amerykańskiej monecie, nie była Amerykanką. To Izabela, królowa hiszpańska. W parku Walta Disney płaci się disneyowskimi pieniędzmi. Wiele uczelni wprowadza specjalną walutę dla swoich studentów, co ułatwia im funkcjonowanie na uniwersyteckim kampusie. Co ciekawe, także kilka mniejszych stanów czy też miejscowości, na przykład Ithaca, Nowy Jork, wprowadziło do użycia lokalną gotówkę. Dzisiaj banknot oznacza papierowy pieniądz, ale nie było tak zawsze. W XVII i XVIII wieku banknot był zobowiązaniem bankiera do wypłaty okazicielowi określonej sumy w pieniędzu kruszcowym. Dziś w obiegu na całe całym świecie jest jakieś 167 różnych walut. Największa wybita moneta ważyła nieco ponad kilogram. Największy nominał w USA opiewa na 100 tysięcy dolarów. Nowoczesna maszyna do liczenia może policzyć do 2500 monet w ciągu 1 minuty pracy. Urządzenie do przeliczania banknotów z kolei potrafi przeliczyć 100 banknotów w 4 sekundy. Ponadto jest w stanie określić, czy nie są fałszywe. Istnieje ponad 1 600 tysięcy bankomatów na całym świecie. Jeden stoi nawet na Antarktydzie. Najpopularniejszym dniem Wypłat gotówki są oczywiście piątki. Wówczas średnio wypłacamy jakieś trzystówki. Słowo bankrut pochodzi z języka włoskiego. Swoją genezę ma w bankarotta, co dosłownie oznacza połamana ławka. We wczesnych latach bankowości ludzie, którzy wymieniali, przechowywali i pożyczali pieniądze, prowadzili swoją działalność na publicznym rynku, siedząc właśnie na ławce. Jeśli człowiekowi na ławce lub bankierowi zabrakło pieniędzy lub był nieuczciwy, jego ławka była po prostu niszczona. Starożytni Chińczycy z kolei wycinali serce każdemu fałszyżowi papierowej waluty. Cesarza. W Anglii prowadzono rejestr, w którym odnotowywano każdego fałszującego banknoty. W 1817 roku brytyjski rząd powiesił 313 takich właśnie przestępców. Badania w USA w 2002 z kolei roku wykazały, że na 94% spośród zbadanych banknotów znajdują się zarazki chorobotwórcze. Oznacza to, że stanowią większe zagrożenie niż publiczne toalety. Do gry Monopoly drukuje się więcej pieniędzy każdego roku niż istnieje tych prawdziwych na świecie. Kraj z najgorszą inflacją na świecie to Zimbabwe. Portret królowej Elżbiety II pojawił się na walucie w ponad 30 różnych krajach. Walter Cavana z Kalifornii jest znany jako Mr. Plastic Fantastic. Ma ponad 13 tysięcy kart kredytowych. Jest to największy zbiór na świecie. O tym, że banknoty mają swoje zabezpieczenia, wie każdy. Jednak niewielkie kółka znajdujące się na dolarach, euro i funtach, nazywane pączkami, owiane są tajemnicą. Po ponoć wyłączyć drukarkę podczas próby ich drukowania. Podobne zabezpieczenie znajduje się również od niedawna na polskich banknotach. Wzór przypomina jedną z konstelacji i od niej zaczerpnął swoją nazwę gwiazdozbioru Oriona. Marek Antoniusz, rzymski wódz wybierając się do Kleopatry zabrał ze sobą cały zespół ludzi wyspecjalizowanych w rozróżnianiu podrobionych pieniędzy. W Rzymie kara za fałszerstwo była naprawdę wysoka. Każdy, kto pokusił się na łatwy pieniądz, mógł przepłacić go życiem, bowiem fałszerzy albo palono żywcem, albo rzucano na na pożarcie zwierzętom podczas igrzysk. Ciekawy przypadek fałszowania pieniędzy został odnotowany w Polsce. Przed Gdańskim Sądem Stanu mężczyzna oskarżony o wydrukowanie siedmiu banknotów o nominałach 20 zł. Pieniądze miały być wykorzystane do gry w Monopoli. Sąd ostatecznie zlitował się nad oskarżonym. Faktyczną wartość przedstawia zaledwie 8% światowej waluty. Reszta to tylko znaczki w komputerze lub wydrukowane symbole. Banki na całym świecie pożyczają pieniądze, których nie ma, po czym inkasują za to opłatę. A działa to tak, że banki komercyjne posługują się pieniędzmi kreowanymi sztucznie, zachowując zaledwie jakieś 10% pokrycie depozytów faktycznymi pieniędzmi. Naukowcy z Yale w ramach eksperymentu próbowali nauczyć małpy kapucynki posługiwania się pieniędzmi. Z powodzeniem, małpy stosunkowo szybko przyswoiły sobie nową wiedzę, po czym za pomocą pieniędzy zaczęły kupować sobie seks. Pod koniec lat 80. XX wieku na Birmie doszło do poważnego kryzysu ekonomicznego, a wszystko za sprawą prezydenta o zamiłowaniu do liczby 9. Ne Win postanowił z dnia na dzień wycofać z obiegu wszystkie nominały niepodzielne przez 9, bo tak chciał. W XIV wieku Mansa Musa, król Imperium Mali, był uważany za najbogatszego człowieka wszechczasów. Dysponował według źródeł fortuną obecnie wartą jakieś 400 miliardów dolarów. Bogatemu że marzył się status boski i zaczął rozdawać Pieniądze, co zrujnowało jego walutę i wpędziło połowę północnej Afryki i Bliskiego Wschodu w trwającą całe lata zapaść gospodarczą. Podczas II wojny światowej Niemcy wypuścili w Wielkiej Brytanii ponad 134 miliony funtów, uważanych dzisiaj za jedne z najlepszych podróbek w historii, praktycznie niemożliwe do rozpoznania. Zalanie wyspiarzy ogromną falą gotówki bez pokrycia miało zdestabilizować brytyjską gospodarkę i utrudnić działania wojenne. Obole monety używane w Starożytnej wsparcie przez długi czas nie miały formy znanej dzisiaj, czyli niedużych, płaskich i okrągłych kawałków zdobionego metalu. Zamiast tego zdecydowano się używać długich i zupełnie nieporęcznych prętów długości kilkudziesięciu centymetrów, a wszystko po to, aby zniechęcić ludzi do bogacenia się. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. No i dajcie komentarz, co w następnym filmie byście chcieli zobaczyć. Dzięki też bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy już przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was przeliczy sobie teraz kasę i sobie pomyśli, a ile bym chciał mieć kasę za rok, i zaczniecie wszyscy oszczędzać. I tych pieniędzy będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i wszyscy będziemy się bogacić. O, i takim pozytywnym akcentem kończymy w dniu dzisiejszym. To tyle na ten temat. Prosto z po prostu pozdrawiam.